Dobry wieczór Państwu. Witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Chrobry Głogów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2-1. Razem z nami trener drużyny gości, pan Grzegorz Niciński, którego poproszę teraz o pomeczowy komentarz. Dobry wieczór. Zacznę od gratulacji dla gospodarzy za zdobycie 3 punktów. Pierwszy mecz zawsze taka niepewność jest po tak dużej przerwie. Chcieliśmy tutaj powalczyć i na pewno nie chcieliśmy tego meczu przegrać. Przespaliśmy pierwszą połowę, wynik 2-0 ustawił mecz. Potem bramka kontaktowa, do końca dążyliśmy, chcieliśmy ten mecz zremisować. Za dużo prostych błędów w naszej grze. Musimy to wyeliminować, bo ten pierwszy karny to błąd. Mówię, nie chcę tutaj się rozwodzić. Musimy poprawić na pewno naszą grę. Witamy w drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener GKS-u Tychy, pan Ryszard Tarasiewicz. Panie trenerze, tradycyjnie poproszę najpierw o podsumowanie spotkania. Gratulacje za zwycięstwo dla moich zawodników. Zwycięstwo zasłużone. Dobra organizacja gry przez całe spotkanie w pierwszej połowie. Myśmy przeciwnika nie dopuścili do żadnych sytuacji, powiedziałbym, klarownych. W drugiej połowie tak samo było. Myśmy mieli nie dużo więcej, ale mimo wszystko kilka okazji na podwyższenie wyniku. Nieszczęśliwa odbita piłka, nie wiem, trudno mi powiedzieć teraz na gorąco, czy karny akurat był, czy nie. Wiem, że dla nas był ewidentny karny. Cieszę się z postawy moich zawodników, bo zawsze jest jakiś taki dreszczyk emocji, ale to, co powiedziałem przed pierwszym spotkaniem, zależało nam na tym, żeby rozegrać te spotkanie pierwsze po przerwie przed własną publicznością, która tak jak i my dzisiaj w tym meczu była cierpliwa i wyrozumiała, i będziemy się starali z meczu na mecz potwierdzać się nasze argumenty. Cały czas powtarzam organizacji gry, bo to jest klucz do wygrywania meczu. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Maciej Grygierczyk, Katowicki Sport. Dzień dobry, panie trenerze, tak może nie do końca pytanie, ale ani pan, ani ten Niciński nie powiedzieliście słowem nic o Mławie. I jestem ciekaw, na ile by ona zdeterminowała obraz tego meczu. Ale wie pan, tu nie ma co, to my wiemy, jaka jest Murawa. Ja sobie zdawałem sprawę już tydzień czy 10 dni wcześniej, jaki będzie stan Murawy. Ja wiedziałem, że my jesteśmy gotowi pod względem mentalnym i fizycznym do tego spotkania i nie było co odwlekać. A boisko na pewno nie pozwalało nam, tak jak i przeciwnikowi, grać płynnie. Takie są warunki, jakie są, i tyle. Napastników chciałem zapytać, Wojtusz przegrał w tej chwili rywalizację z Fidziukiewiczem, czy po prostu on jeszcze potrzebuje jakby czasu, żeby wskoczyć do tej waszej drużyny? Nie, no większość czasu ci zawodnicy, którzy dzisiaj byli, wyszli w podstawowym składzie, pracowała od początku z nami. Prawdą jest, że Fidziu poszedł do góry, jeżeli chodzi o swoją motorykę. Dobrze się prezentował w ostatnim sparingu. Tak samo ostatnie 4 czy 5 dni było widać, że Kuba dochodzi do tej dyspozycji, którą pamiętam z wiosny zeszłego roku. Także na pewno ten brak rytmu meczowego i po badaniach stwierdziliśmy, że brakuje mu tych powiedziałbym kilku czy kilkunastu dni, żeby być w takiej dyspozycji, jaką on by sam sobie życzył, ale tak samo i my.
Śmiałowskiego, coś na gorąco można powiedzieć? To jest jakiś... Odbita pięta, dobrze, że to nie jest uraz stawu skokowego podkręcony, tak samo jak i Berkart, który też po meczu z Polkowicami zszedł z boiska. Na szczęście dla nas i tak szybko doszedł do siebie po takim urazie. Na ile poważna jest sprawa z Ćwielągiem? No bo on znaczną część tej zimy jednak stracił. Da się teraz przewidzieć, kiedy on wróci do pana dyspozycji? Trudno mi powiedzieć. W tygodniu poprzedzającym mecz on dwa razy z nami odbył pełny trening i myślałem, że te jego problemy się skończyły. Nie jest to aż tak poważny, tak mi się wydaje, uraz, żeby go wykluczyło na dłużej. Symptom tej poprawy był, tak jak mówię, w dwóch pełnych treningach. Okazało się, że na trzecim treningu zaczął odczuwać znowu ból Achillesa. Myślę, że ta ostatnia konsultacja potwierdzi nam to, że mimo wszystko powinien mieć trochę dłuższy odpoczynek, bo te przerwy, które były, wydaje mi się, że nie były wystarczające, żeby dobrze wyleczyć ten uraz. Czyli na razie znak zapytania. Tak jest. Tak jeszcze zapytam, panie trenerze, że będziecie szukać przed meczem z Bytowią gdzieś treningów na naturalnej nawierzchni, czy na razie jesteście tu na swoje boczne skazanie? Nie mamy takich możliwości. Dobrze, że akurat zostało nam umożliwione wczoraj 15-minutowe wejście na główną płytę tylko po to, żeby się zapoznać ze stanem murawy i jak się zachowuje piłka na tej płycie. Mam nadzieję, że jak przyjdzie ocieplenie, to ta trawa odbije i trochę więcej będziemy widzieli zielonych miejsc na całej płycie. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy za udział w konferencji.